Cześć. Witamy w pierwszym odcinku oceniania polskich miast. Dzisiaj ocenimy Ciechocinek. Miasto to znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie aleksandrowskim, na Kujawach. 3 km dalej znajduje się autostrada A1 oraz droga krajowa 91. To miejsce to mekka dla osób starszych i dla osób chorych. Człowiek wraca stamtąd jak zdrowy Bóg. Ilość mieszkańców w mieście to według Wikipedii to około 10 tysięcy osób, lecz według mnie liczba stałych mieszkańców wynosi 9. Miasto to słynie z dużej ilości uzdrowisk, sanatoriów i zieleni. Na jedną ulicę w mieście przypada około 10 centrów uzdrowiskowych. Jadąc do Ciechocinka warto zaopatrzyć się w systemy antywłamanione, kłódki i gruz, gdyż tam znajduje się liczna ilość cyganów, którzy chodzą po mieście. A, i Indianie, którzy grają muzykę na żywo. Akurat oni są spoko. Raczej was nie okradną. Mogą wam ukraść tylko serca. Miasto posiada dużo parków i deptaków. Jeżeli lubicie tanią chińczyznę oraz muzykę z lat 60., 70. i 80. to zapraszam do Ciechocinka. Tam co chwilę znajdziecie jakiś stragan, gdzie znajdziecie m.in. okropne koszulki, spinnery, wodę święconą, płyty z muzyką relaksacyjną oraz zabawki z Chińczyka. Chcesz dostać rakotwórcze jedzenie za wysoką cenę? Zapraszam do Ciechocinka, tam gastronomia jest okropna. Nigdzie nie znajdziesz dobrego jedzenia. No może znajdzie się kilka knajpek z dobrym jedzeniem, ale musisz dobrze szukać. Ewentualnie przejechać kilka kilometrów przez autostradę i zajechać do KFC lub Burger Kinga. Przechodząc koło Biedronki lub Tesco uważajcie na grupki nastolatków, którzy próbują was okraść ze słodyczy. Te dzieciaki są na diecie, ale muszą dupnąć se monsterka lub zjeść lejsy. Na końcu dodam, że tam są jakieś atrakcje i wydarzenia z gwiazdami typu Maryla Rodowicz lub Krzysztof Krawczyk, ale czy tam warto zajechać? Moim zdaniem tak, gdyż można odpocząć i pooddychać świeżym powietrzem. PS nie pijcie wody z Ciechocinka, okropna jest.